Dzień dobry, tutaj Radek Klimek, blog sardynkibiznesu.pl. No i dzisiaj na tapecie mamy serię, która została ostatnio przeze mnie lekko opuszczona, czyli przydatne książki przedsiębiorcy, takie lektury, które pomagają rozkręcić biznes. Dzisiaj odpowiemy sobie na chyba najważniejsze pytanie od zarania dziejów przedsiębiorczości, które tak myślę zadawali sobie już Fenicjanie przemierzający bezkresne odmęty Morza Śródziemnego. Jak robić, żeby zarobić, a się nie narobić? I w odpowiedzi na to pytanie, mam nadzieję, pomoże nam książka Esencjalista Grega McCowna, wydanie MT Business, rok 2015, w tłumaczeniu Michała Lipy. Ja korzystałem z wersji PDF, czyli z wersji Mobi, czyli z wersji e-bookowej. Esencjalista to jest ten gatunek książki, który po przeczytaniu pierwszych stron wali obuchem w łeb i po którym myślę sobie, kurczaki, ta książka przecież jest o mnie. Jakby ktoś mnie szpiegował na Facebooku albo gdzieś w mieszkaniu zamontował kamerę, dlatego że zdiagnozowanie problemu na pierwszych stronicach wygląda tak, że jakbym czytał o swojej ścieżce kariery zawodowej. Niżej troszkę omawiam, dla kogo też ta książka może być przydatna, także przesłuchajcie sobie uważnie ten akapit, bo któż to wie, może odnajdziecie w nim kilka swoich cech. Wybaczcie mi od razu też, jeżeli gdzieś bym zabrnął w meandrach opowiadania czy też recenzowania w jakieś coachingowe pierdolety, bo gdzieniegdzie niestety mogą się zdarzyć, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ta książka zrobiła na mnie kolosalne, gigantyczne wrażenie. Naprawdę uważam tę książkę za rewolucyjną, jeżeli chodzi o kwestie do podejścia i myślenia o ścieżce zawodowej kariery. I to nie tylko dlatego, że zdiagnozowała wiele przemyśleń i problemów, o których sam wcześniej miałem gdzieś tam jakieś pojęcie czy swoje własne przemyślenia, ale dlatego, że książka ta definiuje i określa postawę społeczno-zawodową, która powinna być wdrożona w związku z problemami, jakimi zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą stawić w świecie technologii. I ta technologia właśnie niestety wywróciła do góry nogami podejście do wielu kwestii związanych z, w cudzysłowie, uprawianiem zawodu, czyli tego, w jaki sposób nasz zawód, jakikolwiek by on nie był, ale głównie chodzi o pracę umysłową, powinien wyglądać. Książka diagnozuje pułapki i fałszywe schematy myślenia, czy też nieaktualne schematy myślenia, to jest lepsze słowo, często takie korporacyjne, w jakie wpadamy i nieświadomie powielamy, kiedy przychodzi nowa zmiana pracowników, nowy też rzut pracowników, pokolenie, to ono już jest zagnieżdżone w tym negatywnym myśleniu, znowu nie negatywnym coachingowo, ale myśleniu już przestarzałym, które nijak przystaje do tego, w jakiej rzeczywistości przyszło nam żyć, rozwijać się i pracować. Problemy, to co jest ważne, omawiane przez tą książkę, dotykają tak samo pracowników, jak i pracodawców, także każda ze stron, bez różnicy po której stronie barykady stoisz, myślę, wyciągniesz z niej wiele interesujących elementów. Problemy te są bardzo ważne, bo sprawiają, że praca staje się udręką, a sama kariera, zamiast być takim kopniakiem do rozwoju, czymś co nas napędza do działania na gruncie prywatnym, zawodowym, staje się ścieżką przez pełne smoły piekło i tak naprawdę drogą donikąd, podczas której mógłbym się zastanawiać, tak naprawdę po co ja to właściwie robię. Czy te pieniądze, jakie na tym zarabiam, są tego warte, żeby z tym wszystkim tak się szarpać? McCown redefiniuje produktywność i podejście do tego, jak efektywnie współcześnie pracować. Jak pracować, by czuć satysfakcję z wykonywanej pracy. Dzięki temu będę w stanie określić, które rzeczy są tak naprawdę ważne i kluczowe, a które są nieistotnym rozpraszaczem, który odrywa mnie od tego, co jest tak naprawdę istotne. I tutaj po raz kolejny wspomnę o technologii, dlatego że wydaje się, że wraz z rozwojem technologii i wkraczania ją w coraz nowsze obszary życia, rozpowszechniania jej, tych rozpraszaczy jest dużo, dużo więcej, a każdy chce być najważniejszy. Po pierwsze dlatego, że reklamy i cała nasza społeczność, czy też otoczenie marketingowe, reklamowe tak działają, wmawiając nam, że musimy żyć w świecie posiadania i otaczać się niezliczoną ilością przedmiotów, a po drugie, że coraz więcej rzeczy jest w cudzysłowie inteligentnych i ma nam ułatwiać funkcjonowanie.
ta książka pokazuje, jakie to niesie zagrożenia, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju zawodowego. Pokazuje też, jak skutecznie odmawiać, dlaczego odmawianie i mówienie jest tak ważne. Pokazuje, że im mniej, tym lepiej i paradoksalnie, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić. To nie jest tak, że otrzymamy w niektórych aspektach, czy też na niektórych rozdziałach gotowe recepty. Jest to droga, którą trzeba sobie przemyśleć i przebrnąć samemu, ale wydaje mi się, że nagroda, jaka czeka na końcu, jest warta, żeby temu się bliżej przyjrzeć. Esencjalista składa się z czterech rozdziałów poświęconych teorii esencjalizmu, sposobów na rozpoznanie spowalniaczy i przeszkód, które spotykamy na naszej drodze zawodowej, metod eliminowania owych przeszkód z życia oraz sporej dawki konkretnych podpowiedzi ułatwiających podjęcie działań i poradzenia sobie z tymi problemami. Każdy rozdział jest rozbity na wzajemnie z siebie wynikające podrozdziały. Całość elegancko, muszę tutaj powiedzieć, się zazębia, przechodząc płynnie z myśli w myśl. Każdy rozdział uzupełnia i rozszerza też tezy podstawione na poprzednich stronicach, także to mi się też w tej książce spodobało, że te rzeczy nie są oderwane od siebie, wzajemnie z siebie wynikają. Na pewno mocnym kluczem czy punktem jest bardzo przystępny język. Tłumaczenie jest schudne, lekkie, całość czyta się jak dobrą powieść. Wydaje mi się, że jeżeli nie macie problemu z płynnym czytaniem, no to książka jest do połknięcia w 2-3 wieczory. I jest to jedna z tego gatunku, czy z tych gatunku lektur, do których warto raz na 2 lata wrócić. Albo wziąć sobie kartkę, żeby wynotować najważniejsze rzeczy i gdzieś te notatki trzymać, żeby pod ręką można było sobie przypomnieć, o czym w tej książce przeczytaliśmy. Lektura zachowuje idealny balans między przykładami z życia, opisywaniem sposobów, metodologii i teorii, czyli mamy tutaj i trochę tego, i trochę tego. Nie ma przesytu rysów biograficznych, raczej jeżeli są przytaczane jakieś historie z zawodowego życia, to są takie punkty, które są jak posypka na torcie, okraszają tezy przedstawione przez autora i pokazują, jak one funkcjonują w realnej, zawodowej rzeczywistości. Także oprócz dywagacji stricte teoretycznych, znajdziemy w niej wiele praktycznych sposobów zastosowania esencjalizmu i uporania się z problemami właśnie na przykładzie osób, które być może tak jak my musiały się z nimi zmierzyć. Pozwolicie, że ja sobie też trochę popłynę w takie dywagacje teoretyczno-historyczne, bo kilkukrotnie już wspomniałem o technologii i rynku pracy, no i warto sobie zadać pytanie, jakie to ma powiązanie z esencjalizmem. Kluczem problemu jest to, że rynek pracy, i tutaj nie odkryję Ameryki, zmienia się bardzo dynamicznie. Zwłaszcza gdy mówimy o pracownikach umysłowych, bo ta książka też dotyczy przede wszystkim pracy umysłowej, choć wydaje mi się, że w innych zawodach też można znaleźć kilka ciekawych odniesień. I te fałszywe schematy, o których wspominałem, były budowane przez dziesięciolecia, nie fałszywe. Może nie fałszywe, to jest złe słowo. Te przestarzałe schematy, o których wspominałem, były budowane przez dziesięciolecia, bo w sposób określony kształtował się kodeks, kod, etyka pracy. A obecnie, wskutek bardzo dynamicznego rozwoju, dostępu do informacji, internetu, rewolucji technologicznej, te zmiany, które były budowane przez kilkadziesiąt, może i dłużej lat, są niwelowane i odwracane czasem przez kilka miesięcy, ewentualnie przez kilka lat. Także esencjalizm w mojej ocenie pokazuje drogę, w którą stronę, czy drogę, w jaką powinien iść, czy w którą stronę powinien ewoluować rynek pracy umysłowej. Drogę bez sztywnych godzin pracy, bez sztywnego miejsca, boksa w biurze, do którego przypisany jest pracownik, opierającej się na całkowitym odwróceniu schematu rozliczeń. Czyli nie rozliczeniu o stawkę godzinową, gdzie pracownik musi 7 godzin czy 8 godzin siedzieć w biurze, ale opierającej się na kreatywnej pracy zadaniowej, gdzie liczy się przede wszystkim dobre poczucie pracownika w tym, co robi, to, żeby on był w pracy spełniony i to, żeby był rozliczony za godziny. Takie, w której pracownik nie jest ślepym narzędziem tego, co narzuci mu z góry szef czy kierownik, ale ma poczucie ważności swojej pracy, ważności tego, jak istotnym jest elementem firmy i czuje, że to, co się dzieje, to też jest przede wszystkim jego zasługa. Pracownik taki jest rozliczany przede wszystkim z efektów pracy, a nie czasu spędzonego przy biurku. I
To w skrócie wydaje mi się, że jest olbrzymim wyzwaniem mentalnym dla obu stron, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla właścicieli firm. Dlaczego? Wyobrażacie sobie taką sytuację w korporacji, gdy pracownik przychodzi na 8 do pracy i o 10:30 albo 11 mówi szefowi, że skończył i chce iść do domu, bo chce sobie odpocząć, pospać i poleżeć. To jakby się to dzisiaj skończyło? W ten sposób, że szef mówi, no okej, no to skoro wyrobiłeś się w 3 godziny, to tutaj masz jeszcze 3 tony zadań, to rób do końca, żebyś do tej 16 mógł spokojnie wysiedzieć. Więc co zrobi następnego dnia pracownik, kiedy przyjdzie do pracy? Rozłoży sobie te zadania, które były na 3 godziny, w taki sposób, żeby robić je przez 8 godzin. W międzyczasie sobie pójdzie na kawkę, na papierosa, jednego, drugiego, trzeciego, poplotkuje z koleżankami z biura, poprzegląda YouTube na komputerze, jeżeli komputer jest zablokowany, to na telefonie, no i tak spokojnie minie dzień. A gdyby poszedł do domu wcześniej, to jakby się to skończyło? Przyszedłby na drugi dzień do pracy i powiedział, że jest wypoczęty, ma dużo sił, postara się to zrobić jeszcze szybciej, a może, kto wie, poprosi o więcej zleceń, bo chce dostać za to dodatkowe i lepsze pieniądze. Generalnie ta pułapka w pracy umysłowej sztywnego dnia pracy wydaje mi się jest jedną z największych bolączek przedsiębiorców, zwłaszcza w Polsce. Oczywiście można by sobie zadać pytanie, czy jest to do wdrożenia we wszystkich zawodach? Uważam, że nie, ale zamiast myślenia, że nie we wszystkich zawodach da się to wdrożyć, wolę myślenie, które mówi o tym, że zobaczcie, na ilu stanowiskach coś takiego można by zrobić, jakie by to przyniosło fantastyczne efekty. Z czego wynika taki kształt rzeczy, taki kształt rynku pracy? No to są przede wszystkim konotacje historyczne. Przełom XIX-XX wieku, rewolucja przemysłowa i rewolucja przemysłowa, która zaczęła narzucać sztywne godziny stania przy taśmie, gdzie pracownik był tylko przekaźnikiem przenoszącym poszczególne elementy i on musiał tą swoją normę przy tej taśmie wyrobić. I ten taki schemat pracy został też przeniesiony do branż w ogóle niepowiązanych, w których taki tryb pracy jest kompletnie nieefektywny. Więc to, co wtedy zostało zrobione, dalej jest lansowane jako najlepszy model zarządzania ludźmi, przy czym powoduje to tylko i wyłącznie frustrację przy obu stronach i tak naprawdę marnowanie potencjału pracowników, którzy mogliby, pracując krócej, robić dużo, dużo więcej i pracując dużo bardziej efektywnie. Dlaczego? Dlatego, że świat medialny, w którym nam przyszło żyć, nie jest ewolucyjnie przystosowany do tego, co się obecnie dzieje. Nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby być w stanie pochłonąć taką ilość informacji, jakimi zewsząd nas się atakuje. Z komputerów, smartfonów, telewizorów, telebimów, wyświetlaczy na przystankach i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w świecie tysiąca możliwości, gdzie ciężko jest wybrać tą jedną najważniejszą. Jeżeli my ten schemat tak samo przenosimy na pracownika, że zarzucamy go 20 czy 30 zadaniami, przepraszam za to, timer akurat mi się włączył, że muszę kończyć, ale nie będę tutaj ciął, niech zostanie to jako element uroku podcastu. Jeżeli rzucamy pracownikowi to samo, że ma do zrobienia 20-30 zadań, jeżeli on nie widzi końca tej ścieżki, tylko wie, że tych zadań będzie coraz więcej, no to tak sobie będzie układał tą pracę, żeby się w tej pracy nie przepracowywać, więc rzeczy, które będzie w stanie zrobić w przeciągu 2 godzin, to on sobie rozłoży na 8 godzin i będzie udawał cały czas zapracowanego. I ten taki żywot w świecie multitaskingu, gdzie wydaje nam się, że zarówno szef firmy, jak i pracownik jest w stanie zająć się 30 rzeczami naraz, to jest jeden wielki, kolosalny mit, który zabija produktywność i kastruje ludzi z możliwości naprawdę dynamicznego rozwoju zawodowego. W związku z czym to już nie jest tak, według esencjalisty, że synonimem efektywności jest praca po 10-12 godzin siedzenia non-stop przy komputerze, zapijanie jednego energetyka kawy za drugim, nawet jeżeli całe ciało i umysł krzyczy dość, bo to jest nieefektywne. Lepiej siąść na 4 godziny, odpocząć i w następny dzień siąść na kolejne 4, ale w te 4 godziny maksymalnie się skoncentrować na tym zadaniu, które nas czeka. O tym jeszcze będzie dalej. Najważniejsze jest to, żeby nie wpaść na taką metodę równi pochyłej, wiecznego zapracowywania się, wpadania w wyrzuty sumienia.
Dlatego, że jeżeli raz się otworzy tą furtkę i pozwoli na to, żeby zadania nami zawładnęły, no to z tego robi się autostrada donikąd. I na końcu tej drogi myślimy, że czeka na nas Valhalla, a tak naprawdę jest tylko i wyłącznie Mordor, nie tylko ten warszawski. Warto być esencjalistą, bo będziesz robił w życiu niewiele za to bardzo ważnych rzeczy. Skupisz się na tym, co jest najistotniejsze w pracy i w życiu prywatnym. Będziesz miał więcej czasu na hobby, przyjemności, rodziny, odpoczynek, pracując efektywnie. Będziesz czerpał satysfakcję z pracy zawodowej i życia prywatnego. Będziesz żył lepiej, spokojniej, pewniej. Jeżeli jesteś osobą, która stawia przed sobą ważny cel do zrealizowania, który wymaga dużego zaangażowania siły, czasu, środków i innych ludzi, będzie go dużo łatwiej zrealizować i w dłuższej perspektywie zyskasz szacunek otoczenia, a to jest dużo lepsze niż bycie popularnym. I to, co chyba zabrzmi mocno coachingowo, odzyskasz w końcu kontrolę nad swoim życiem. Ble, 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 pogadałem trochę o ogółach. Konkretnie, komu przyda się ta książka? Przyda się osobom, które są zawalone pracą, toną pod morzem obowiązków, są bardzo zajęte i mają wrażenie, że robią bardzo dużo, ale ich praca jest kompletnie nieefektywna i rozmienia się na drobne. Przyda się osobom, które realizują naraz dziesiątki projektów, zabierają się za nowy, fantastyczny pomysł i nigdy żadnego z nich nie kończą, a jeżeli te projekty kończą, to mają wrażenie, że są takie rozbabrane, że to nie jest to w ogóle, od czego się zaczynało. Przyda się osobom, które czują się zmęczone, zniechęcone i przepracowane. Takim, które mają wrażenie, że ich umiejętności są niewłaściwie wykorzystywane, że gdyby mieli inny zakres zadań albo inną pracę, spełnialiby się dużo lepiej, a ich praca byłaby dużo bardziej efektywna, przyniosła lepsze efekty, lepsze pieniądze. Przyda się osobom, które mają wrażenie, że są w ciągłym ruchu. Gdzieś biegną, ciągle gdzieś zmierzają, ale tak naprawdę nie wiedzą po co i dokąd. Nie wiedzą, co jest ważne w ich pracy, na czym trzeba się skupić, na czym trzeba się skoncentrować. Czują, że pomimo tego, że ciągle pracują i ciągle coś robią, tak naprawdę cofają się zawodowo, nie nabierają nowych umiejętności, nie potrafią powiedzieć, w jakim aspekcie swojej kariery zawodowej się rozwinęli. Przyda się osobom, które mówią tak tylko po to, by sprawić komuś przyjemność, bo tak po prostu jest łatwiej. Mówią tak, bo to jest uniwersalna odpowiedź na wszystko, a nie używają słowa nie, bo nie wypada, albo otoczenie lub szef oczekują tego, że będą się na wszystko zgadzać. Przyda się osobom, które mają wrażenie, że rozmieniają się na drobne, gdzie robią bardzo dużo, ale tak naprawdę w skali całego przedsiębiorstwa, firmy, ich praca jest nieefektywna, niepotrzebna i nie przynosi żadnych rezultatów. Przyda się osobom, które nie potrafią odmówić współpracownikom i cały czas spełniają ich prośby, gdy ci proszą o załatwienie jakiejś rzeczy, albo jednej, drugiej, dziesiątej, trzydziestej, czterdziestej. Przyda się osobom, które są ekspertami w załatwianiu nieistotnych spraw, czyli cały dzień pracują ciężko, załatwiając milion pierdolników, które zajmują im cały dzień, a pod koniec dnia okazuje się, że nic kreatywnego tak naprawdę nie zrobili. Przyda się osobom, które jako pierwsze zgłaszają się do realizacji nowego projektu lub pomocy komuś, a potem przez 3 tygodnie zagryzają zęby i żałują, że się wyrwali. Przyda się również osobom, które duszą się na regularnych, jałowych spotkaniach firmowych, które absolutnie nic nie wnoszą, a tylko kradną czas. I przyda się osobom, jako podsumowanie tego, które chcą bez wysiłku i w skupieniu pracować zamiast nad kilkudziesięcioma, to tylko kilkoma albo nawet jednym ważnymi projektami. Można oczywiście tutaj popaść w hura optymizm i pomyśleć, kurczaki, ten esencjalista to super książka, chcę być esencjalistą, no bo przecież to niesie ze sobą same pozytywy, dlaczego ja jeszcze tego nie zrobiłem? Niestety, moi drodzy, nie ma tak, nie jest tak różowo, nie ma tak łatwo. Dlatego, że kluczowe w esencjaliście jest to, że esencjalista nastawia się na rezygnowanie z rzeczy. I teraz jak wrócimy do tego, co mówiłem o tym, że otacza nas świat tysiąca możliwości i taka kultura posiadania jak największej ilości przedmiotów, to no to jest naprawdę wyzwanie. Zdać sobie sprawę z tego, że ja tak naprawdę tego wszystkiego nie potrzebuję, ale nie mówić tego na pokaz, na przykład w podcaście do innych, tylko naprawdę szczerze to przed sobą przyznać i trzymać się tego konsekwentnie. To jest najmocniejszy punkt tej książki, który zrobił na mnie największe wrażenie, dlatego że właśnie sztuką dobrej pracy i dobrego rozwijania firmy nie jest to, żeby korzystać z dziesiątek tysięcy możliwości, ale żeby
na ten 1000 możliwości z 9990 zrezygnować, nawet jeżeli w perspektywie wydaje się, że będą przynosiły olbrzymie profity, a skupić się i potrafić wybrać tylko te 10 najważniejszych. Być może ta różnica podejścia trochę umyka, ale wydaje mi się, że jest kolosalnie istotna, żeby właśnie odmienić ten typ myślenia, że ja muszę zacząć myśleć o tym, z czego rezygnować, a nie nad tym, co mogę wybierać. To też potężny cios w ego. Esencjalizm jest potężnym ciosem w ego, bo jeżeli zaczynam myśleć o swojej karierze zawodowej, rozwijaniu firmy w ten sposób, nagle okazuje się, że 90% rzeczy, którym poświęcałem uwagę, które uważałem za ważne, za istotne, niemalże takie, które mogą zmienić bieg gospodarki polskiej albo losu wszechświata, były nic nie warte. Moja praca była jak krew w piach, tak wsiąkała, nikomu na nic się nie przydała, nic nie zmieniła i równie dobrze mogłem wtedy siedzieć i czytać sobie książkę. I bardzo trudno przyznać się do tego przed sobą, że robiło się jakiś projekt, działo się nad jakimiś zleceniami przez kilka lat i to tak naprawdę nikomu do niczego nie było potrzebne, do niczego się ważnego to nie przyczyniło. Będąc esencjalistą, trzeba się też oswoić z myślą, że nie damy rady zrobić wszystkiego. To jest kolejny aspekt, to znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, no, że trzeba sobie wybrać tylko parę rzeczy. Nie można ciągnąć wszystkich srok za ogon, trzeba zastanowić się tak naprawdę, co chcę w życiu robić, zarówno w firmie, jak i na życiu prywatnym i robić tylko te kilka rzeczy, bo praca nad kilkudziesięcioma pasjami, hobby, zajęciami zawodowymi jednocześnie, to znaczy, że wszystkie będziemy robili byle jak. Bycie esencjalistą, i to może być bardzo bolesne dla właścicieli firm, oznacza, że muszę się pogodzić z tym, że odpoczynek jest dla mnie bardzo ważny i nie mogę go traktować jak zła koniecznego. Ja mam na przykład tak, prowadząc firmę, że bardzo często męczą mnie wyrzuty sumienia, kiedy robię coś nieproduktywnego. Drzemię na łóżku, czytam książkę, że myślę o tym, że w tym czasie mógłbym zrobić coś dla firmy. A okazuje się, że ta sprawa nie jest wcale taka prosta, bo odpoczynek jest równie ważny według autora książki, jak konstruktywna praca. I trzeba sobie umieć ten odpoczynek zaplanować i trzeba umieć z niego korzystać, a to wcale niekoniecznie musi się okazać takie łatwe. Trzeba pamiętać o tym, że dążenie do esencjalizmu w życiu to jest droga przez mękę i ona trwa całe życie. Dlaczego? No bo będziemy się ciągle potykać, popełniać błędy, stawiać postanowienia, których nie będziemy w stanie dotrzymać przed sobą. Być może będziemy musieli oszukiwać innych albo co gorsza siebie, wmawiając sobie, że udało nam się dotrzymać tych punktów, które sobie postawiliśmy, a tak naprawdę teoria teorią, a życie życiem. I na wielu płaszczyznach może się to okazać bolesne. Po pierwsze tej wewnętrznej odpowiedzialności, po drugie na takiej społecznej niezręczności esencjalizmu, bo troszkę oznacza to, że trzeba zacząć myśleć o sobie, a nie o innych, bo myślenie o ważnych sprawach oznacza to, że trzeba rezygnować z tego, co inni nam mogą narzucać lub prosić nas o pomoc. Oznacza to też, że trzeba się nauczyć rezygnować z łatwych okazji do zarobku lub co gorsza, zabawy. Nie idę na imprezę, nie idę się spotkać ze znajomymi, których dawno nie widziałem, a których nie mam ochoty zobaczyć, bo rozwijam ważny projekt dla swojej firmy. Oznacza to też, że trzeba się nauczyć rezygnacji z popularności na rzecz szacunku. Można być popularnym w jakimś tam gronie znajomych, czy tam w jakiejś tam lokalnej społeczności, ale dużo ważniejsze od tego bycia popularnym jest to, żeby te osoby szanowały zarówno nas, jak i nas, nasz czas, jak i te rzeczy, które robimy. To oznacza, że bycie esencjalistą to jest ciągła konieczność walki z poczuciem winy i wyrzutami sumienia. Po pierwsze, gdy nie uda się utrzymać tych rzeczy, które sobie wyznaczyliśmy. Po drugie, gdy musimy odmawiać innym osobom, jeżeli nas proszą o pomoc albo zrobienie jakichś rzeczy, dlatego że to, co oni nam chcą wrzucić, akurat nie jest na naszej liście priorytetów. To jest takie życie trochę w gatunku spartańskiego minimalizmu, do którego cały czas trzeba rządzić. Oczywiście nie oznacza to, że po przeczytaniu tej książki wstawiamy do pokoju drewnianą pryczę i jeden stolik i jedno krzesło, i będziemy tylko i wyłącznie pić wodę i żywić się chlebem. Raczej chodzi o to, żeby skupić się na tym, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. I to nie oznacza tego, że ja mam nie korzystać z YouTube'a i Facebooka, ale to, że muszę sobie określić sztywne ramy, kiedy
po co, w jakich okolicznościach z tych narzędzi korzystam. Podkreślam narzędzi, czyli to ja używam tych narzędzi, a nie one mnie. Jest to coś całkiem przeciwnego od tego, czego oczekuje od nas rzeczywistość. Ta marketingowo-reklamowa, która ciągle nam wmawia, ile to musimy mieć rzeczy, iloma rzeczami trzeba się zająć, na ile portali trzeba się zalogować i gdzie się trzeba zarejestrować, żeby śledzić to przecież, co się na świecie dzieje, bo żyjemy w takiej olbrzymiej globalnej wiosce. A po drugie, też oczekuje od nas tego taka rzeczywistość społeczna, czyli to, że zawsze musimy w jakąś rolę wejść i spełniać oczekiwania tych wszystkich, którzy są dookoła nas. Warto pamiętać o tym, że jeżeli małpa bierze sobie jakiegoś kokosa i bierze jakiś kawałek patyka, którym chce tego kokosa rozbić, to ten patyk jest tylko patykiem. To jest tylko narzędzie, które służy do tego, żeby dostać się do miąższu. I kiedy korzystamy z narzędzi jakichkolwiek internetowych, które przecież kolosalnie ułatwiają nam życie, to bycie esencjalistą polega na tym, żeby tym narzędziom wyznaczyć jasne i konkretne granice. Czy da się to zrobić w 30 sekund po przesłuchaniu podcastu albo przeczytaniu książki? Nie. Tak jak powiedziałem, to jest proces, który trwa całe życie, podczas którego cały czas będziemy się uczyć i cały czas będziemy odnosić porażki. Nie traktujcie tego, proszę, jako odlotu eko-hiperodleciałych wegetarian, którzy jedzą muszle na plaży, dlatego że te muszle zawierają dużo krzemu i będą wszystkich dookoła przekonywać, jakie to jedzenie muszli i piasku jest fantastyczne. Raczej chodzi mi o to, żeby ta książka poszła tą stroną, żeby zdać sobie sprawę, w jaki sposób oddanie części swojego żywota władzy technologii powoduje, że kreatywność i produktywność w firmie jest zabijana. Im więcej będziemy stawiali na wszystkie narzędzia zewnętrzne i działali we współpracy z nimi bardzo refleksyjnie, tym gorzej dla nas, zarówno jeżeli mówimy o sobie jako o pracowniku, jak i o pracodawcy. Dobra, może tak to zabrzmiało trochę poważnie, no to teraz do meritum. Rzeczy w książce, które mi się najbardziej podobały i zrobiły na mnie największe wrażenie, a jest ich trochę, starałem się wybrać te najfajniejsze. Po pierwsze, książka Esencjalista pokazuje i daje nam sposoby, jak skutecznie odmawiać, mówić nie i być asertywnym. To sobie pozwoliłem rozszerzyć i opisać w kolejnym podcaście, a w zasadzie dwóch podcastach, także też Wam je gorąco polecam. W jednym podcaście opowiadam o samej szlachetnej sztuce mówienia nie, w drugim zaś o tym, jak być asertywnym, i tam podaję 12 czy też 13 przykładów z życia zawodowego wziętych, w którym pokazuję takie asertywne podejście do współpracowników, rodziny i tak dalej, i tak dalej. Linki znajdziecie oczywiście zarówno na YouTube, jak i bezpośrednio na blogu. Kolejną metodą, która bardzo mi się podobała, to jest metoda 90%, która gargantuicznie ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. W skrócie, jeżeli muszę podjąć jakąś ważną decyzję, to zawsze operuję skalą 10-punktową i realizuję wtedy tylko te rzeczy, których dałem 9 na 10 lub 10 na 10 punktów. Odrzucam wszystkie pozostałe, łącznie z tymi, które dostały 7 i 8 punktów. Więcej o tym przeczytacie w książce, ale metoda, choć trudna do wdrożenia, uprości życie naprawdę 3 sekundy. Fajną rzeczą też, o której przeczytałem u McCowna, był bufor czasowy, czyli doliczanie 50% czasu do zakładanych zadań i realizacji. W skrócie, jeżeli zakładam sobie, że jakieś zadanie musi mi zająć 30 minut, to zawsze automatycznie doliczam do tego 50% czasu, 45 minut, wtedy mam większą gwarancję, że z zadaniem się wyrobię albo zdążę na przykład na spotkanie. Interesującą rzeczą też jest przygotowywanie scenariuszy sytuacji, na przykład przed rozmową, podjęciem ważnej decyzji, kiedy muszę się z kimś skontaktować, nigdy nie idę na gorąco, tylko rozpisuję sobie na kartce rzeczy, o których chcę powiedzieć, tak żeby nic mi nie umknęło, ewentualnie jakieś zdania, z którymi mogę się zderzyć i to, w jaki sposób na nie odpowiedzieć. Z tego też wynika to, żeby nie podejmować decyzji na gorąco, tylko zawsze się zastanowić, zrobić sobie podsumowanie i listy sytuacji, które już miały miejsce. Była jakaś sytuacja, z której jestem niezadowolony, więc robię sobie taki 10-minutowy pit stop, podczas którego spisuję, co poszło nie tak, dlaczego i jak mogę to przed następną podobną sytuacją ogarnąć. Robię sobie taką checklistę, z której będę korzystał, która pozwoli mi się z trudnymi elementami szybciej uporać, żeby nie być zaskoczonym. Intrygującą propozycją też jest to, i to mi się najbardziej podobało, polecam zwłaszcza osobom pracującym w korporacjach, sprawdzenie, co się stanie, gdy jakąś czynność, którą wykonywałem regularnie, nagle przestanę robić.
Szef kazał ci wysyłać w formie raportu debilne tabelki raz na 2-3 tygodnie i od 3 miesięcy nie odpisuje w ogóle, jeżeli mu te tabelki wysyłasz, to przestanie wysyłać i zobacz, co się stanie. To jest rewelacyjne podejście na testowanie w mojej opinii durnych i czasochłonnych, powtarzalnych zleceń, które nikomu do niczego tak naprawdę nie są potrzebne. Ja zacząłem tej metody używać, że tak powiem, nie narkotycznie, ale nałogowo i powiem wam, że w większości przypadków okazało się, że rzeczy, które robiłem, były nikomu do niczego niepotrzebne. Z jednej strony fajne, bo oszczędziłem czas, no z drugiej strony smuteczek, że włożyłem tyle pracy w coś, co nikomu do niczego się nie przydało. Ważną rzeczą, o której wspomina autor, jest również to, jaką ma wartość sen i odpoczynek. Zwłaszcza dla mężczyzn, bo w większości jesteśmy drapieżnikami, więc dużo śpimy i jemy i na tym jakby kończy się nasza egzystencja. Autor pokazuje to, że odpoczywanie ma olbrzymi wpływ na kreatywną pracę i obala bardzo dużo mitów dotyczących właśnie efektywnej pracy, czyli tego, że dobra praca to jest 16 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Nie, trzeba sobie wygospodarować czas na to, żeby oderwać się od wszystkiego, wyczyścić sobie głowę i to, co jest bardzo mocno zaznaczone, to to, że ten odpoczynek ma taką samą wartość jak ciężka, konstruktywna praca. Podobało mi się też wspomnienie o tym, że jest przywrócony blask grze i zabawie, czyli odnalezienie radości w tym wszystkim, co się robi, powrót do lat dziecięcych, co chyba wydaje się kluczowe, jeżeli chodzi o czerpanie pasji z prowadzonego biznesu i ze swojej ścieżki zawodowej. I ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, jest podejście dotyczące rezygnacji zainwestowanego czasu. To może być najbardziej bolesna i dotkliwa metoda, bo tutaj niestety trzeba się umieć przyznać przed sobą, że jeżeli w coś się zainwestowało, nad czymś się spędziło dużo czasu, coś kosztowało dużo pieniędzy, a nie przynosi efektów, to trzeba z tego zrezygnować i zmienić wszystkie decyzje. Jeżeli wisieliśmy nad jakimś projektem albo pomysłem przez 2 lata i musimy sobie prosto w twarz przed lustrem powiedzieć, że to nie działa, no to jest kolosalny cios w ego i, że tak powiem, tylna część ciała może od tego zapiec. Trzeba sobie jednakże odpowiedzieć na pytanie, czy dalej chcę w to bagno brnąć, czy może jednak poszukać innych możliwości i całkowicie się odciąć, uwolnić głowę. Kiedy się nad tym zastanowię, to ta druga opcja wydaje mi się dużo bardziej atrakcyjna. Teoria teorią, praktyka praktyką, warto okrasić podcast kilkoma przykładami z życia wziętymi, dlatego że, no nie ukrywam, tak jak powiedziałem na samym początku, na mnie ta książka wywarła duży wpływ i zrewolucjonizowała moje podejście do prowadzenia firmy. Przeczytałem ją, a jest obecnie 3 lipca 2019 roku, około rok temu. I do takiego zeszytu kontraktowego, który mam, to jest taki zeszyt, w którym sobie piszę wszystkie najważniejsze zasady dotyczące swojego żywota zawodowo-prywatnego, wpisałem najważniejsze punkty z tej książki i staram się ich trzymać. I nie ukrywam, że jest to droga przez mękę, długa, bolesna i bardzo daleka, więc tutaj nie mówię w tym punkcie o tym, że jestem już na samym szczycie góry, gdzie odniosę, uwaga, moje ulubione słowo, sukces, dlatego że dużo pracy jeszcze przede mną i niestety zdarza mi się bardzo często zaliczać potężne wpadki i wyłamywać się z esencjalistycznych postanowień. No ale cóż, człowiek jest istotą bardzo niedoskonałą, ewolucja jeszcze ma dużo rzeczy do naprawienia, a technika, jak wiadomo, czyli mistrza. Dalej mam niestety tak, że kiedy próbuję komuś odmówić, jeżeli prosi mnie o pomoc, choć zdarza mi się już odmawiać dużo, dużo częściej, to czuję ucisk w żołądku, potem przez 2 dni mnie męczą potężne wyrzuty sumienia. Mimo to zrobiłem kolosalny skok w mówieniu nie. Zaczynam dostrzegać to, gdy ktoś faktycznie potrzebuje pomocy, a to, kiedy chcę po prostu przerzucić na mnie część swoich obowiązków albo wykorzystać moje, w cudzysłowie, dobre serce, bo czegoś mu się nie chce zrobić. Ma na to czas, ale nie chce mu się na to poświęcić tyle czasu, ile ja poświęciłem, żeby móc się nauczyć konkretnych czynności, bo tak po prostu jest mu łatwiej. Czyli mam coś zrobić dla niego, bo mówiąc wprost, nie chce mu się. Kolejnym plusem esencjalizmu jest to, że dużo mocniej zacząłem koncentrować się na blogu. Od maja 2019 roku udaje mi się publikować wpis co 5 dni i
skutkuje to tym, że miałem dwie bardzo interesujące oferty od klientów zewnętrznych dotyczących od jednego prowadzenia kampanii na Facebooku, a drugiego pomocy przy tworzeniu strony w zakresie tworzenia treści, optymalizacji itd., itd. I z obydwu tych zleceń zrezygnowałem. Dlaczego? No bo esencjalizm to jest sztuka rezygnowania. Zrezygnowałem z, tak mi się wydaje, całkiem niezłych pieniędzy i zleceń na kilka, może nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego, że priorytetem na tę chwilę poza zadaniami wynikającymi z działalności firmy i obsługi dwóch klientów jest przede wszystkim rozwój sardynek biznesu, nagrywanie podcastu, tworzenie nowych rzeczy, a jeżeli zdecydowałbym się na to, żeby współpracować z nowym klientem, no to pożarłby mi to czas. Czuję bardzo dużą wolność wyboru, zwłaszcza gdy się nie chce na coś zgodzić, no to dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, nauczyłem się dużo skuteczniej odmawiać i teraz wiem, że jeżeli coś robię, to tak dlatego, że tak naprawdę chcę i czuję taką potrzebę, a nie dlatego, że zmusza mnie do tego bądź otoczenie, bądź sytuacja, która mówi o tym, że muszę coś zrobić, bo tak po prostu wypada. Metoda 9 na 10, o której mówiłem wam wcześniej, jest nie do końca, nie zawsze do zastosowania. Jeszcze nie umiem jej odnieść do wszystkich sytuacji, ale ułatwiła mi już podjęcie kilku decyzji, czyli to muszę być wtedy przekonany na 90% do jakiegoś zadania. Bywa pomocna. To jest też interesujące, że przestaję czuć wyrzuty sumienia, kiedy słodko nic nie robię. Nauczyłem się odpoczywać, uczę się odpoczywać, uczę się czerpać radość z leniuchowania i faktycznie powiem wam to, że jak sobie odpocznę, czy jak sobie walnę bezproduktywną drzemkę w środku dnia, to jestem w stanie jeszcze przepracować kilka godzin dużo bardziej intensywnie. Jeżeli pojadę na weekend i w stanie jestem się odciąć od wszystkich rzeczy firmowych, to w momencie, kiedy wracam do firmowych zadań, mam dużo więcej werwy, niż gdybym przez cały weekend nad tymi rzeczami siedział. Zwalczyłem w sobie taki mit produktywności o siedzeniu 12 godzin przy komputerze, teraz siedzę tylko 10 i dużo mocniej trzymam się dzięki temu esencjalistycznemu podejściu, zarówno Tomatu Timera, o którym też wspominałem w innym podcaście, to jest taka metoda do mierzenia efektywności czasu, a moje sesje pracy są dużo bardziej intensywne. Rzadziej też spóźniam się na spotkania, to dzięki tej metodzie doliczenia 50% czasu. I to, co mi bardzo się przysłużyło, to, bo tak jak mówiłem we wstępniaku, czyli w takim odcinku o tym, kim jestem i z czego się utrzymuję, wygrzebałem się ze schematu pracy u klientów 20 zadań tygodniowo, u jednego klienta tak naprawdę, czyli tam było 20 zadań do zarządzania i wszystkie były pchane w drobnym kierunku, czy drobnie do przodu. Obecnie biorę między jednym a dwoma zadaniami, które kończę, no i to się spotyka z takim lekkim niezrozumieniem klienta, mimo że tempo realizacji zadań paradoksalnie okazuje się być dokładnie takie same. W krótszym czasie jestem w stanie skończyć jakieś zadanie i zaraz zabrać się za następne. Też dzięki tej książce deleguję jak opętany. Z miesiąca na miesiąc staram się wyrzucać coraz więcej rzeczy. Coraz więcej staram się dać możliwości osobom, które ze mną współpracują, czyli szukam takich opcji, żeby mieli jak najwięcej kreatywności w tym, co robią, i samodzielnego podejmowania decyzji. Nie chcę prowadzić za rękę, nie chcę wyznaczać sztywnych punktów, co jest do zrobienia. I zmniejszyłem liczbę rzeczy, które robię dziennie. Czasem są to jedno, dwa większe zadania, a mimo to o dziwo produktywność nie spadła i biorąc pod uwagę, kiedy sobie zerkam na swoje tabelki z zadaniami pod koniec miesiąca, ich ilość jest taka sama, a nawet czasem większa, na pewno poprawiła się jakość. Na pewno poprawiła się jakość rzeczy, które robię, dlatego że zredukowałem liczbę zadań nieproduktywnych, które dawały mi fałszywe poczucie efektów. Wszystkie odpisywania na maile, jakieś sprawdzanie tabelek, analityka, suma summarum, kiedy patrzyłem na to pod koniec miesiąca, okazywało się, że to w ogóle nie przynosi żadnych konkretnych, wymiernych efektów i widzę też u siebie powolną redukcję potrzeb materialnych. To znaczy, mimo że stać mnie na niektóre rzeczy, nie czuję potrzeby tego, że muszę je kupować i posiadać. No być może inaczej bym mówił, kiedy byłbym jednym z najbogatszych Polaków. No ale generalnie jest teraz tak, że jestem w stanie sobie pozwolić na dużo rzeczy, na pewno na dużo więcej niż jeszcze 3-4 lata temu, a w czasach studenckich to dałbym się zabić za takie dochody, jakie mam teraz, ale jest coś takiego, że po prostu coraz mniej rzeczy do szczęścia jest mi potrzebne. Tak naprawdę wystarczy komputer i mikrofon do podcastów.
Żarcik. Okej, no i tak dotarliśmy, moi drodzy, do końca. Jak zwykle zostawiam wam prośbę o komentarz. Jeżeli czytaliście tę książkę, to napiszcie, co na was zrobiło największe wrażenie, albo co wam się nie podobało. Możecie napisać komentarz na blogu lub na YouTube. Jeżeli nie czytaliście tej książki, no to zachęcam was gorąco, żeby się w nią zaopatrzyć. Linki znajdziecie również na blogu i pod wpisem na YouTube. Nie zapomnijcie zapisać się na newsletter, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Linki są również i na stronie, i na YouTubie, że tak powiem po raz trzeci. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu.